Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem o działalności polskich komunistów od wiosny 1943 roku do lata 1944 roku. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na cztery części. Najpierw zobaczymy, jak powstało, jak walczyło, jak się rozwijało polskie wojsko powstałe na terenie Związku Sowieckiego. Potem przyjrzymy się działalności Polskiej Partii Robotniczej. Zobaczymy, jak powstała i jak działała Krajowa Rada Narodowa. W punkcie trzecim omówię działania zbrojne podejmowane przez Gwardię Ludową i Armię Ludową w omawianym okresie. A na koniec przyjrzymy się działalności polskich komunistów na terenie Związku Sowieckiego. Dzisiejszą lekcję historii dedykuję panu Zbigniewowi Sokalskiemu. I jeszcze raz serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie. Wiosną 1933 roku, kiedy Stalin zerwał stosunki z rządem Władysława Sikorskiego, wyraził również zgodę na powstanie polskiej jednostki wojskowej podległej komunistom przebywającym w Związku Sowieckim. Komunistom, którzy zorganizowali się w tym czasie Związek Patriotów Polskich. Będę o tym mówił nieco później. Już w maju 1933 roku w obozie w Sielcach nad Oką zaczęło się formowanie pierwszej dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki. I to jest charakterystyczne, że na patrona tej dywizji wzięto nie jakiegoś działacza komunistycznego, ale polskiego patriota, postać związaną z Polskim Ruchem Niepodległościowym, Tadeusza Kościuszkę. Dowódcą tej jednostki został pułkownik Zygmunt Berling, który został mianowany przez Radę Najwyższą Związku Sowieckiego generałem majorem. I takiego stopnia od tej pory używał. W dywizji noszono polskie mundury, bez orła w koronie. Aby przekonać żołnierzy, że jest to normalna armia polska, ściągnięto nawet kapelana. Tym kapelanem był ksiądz Franciszek Kupsz, który odprawiał nabożeństwo. I to wszystko miało sprawiać wrażenie na żołnierzach, że armia tworząca się w Sielcach nad Oką jest taką samą armią, jaką pamiętali chociażby sprzed wybuchu II wojny światowej. Czesław Bielejewski wspomina. Ogromne wzruszenie wywołała pieśń Boże coś Polskim, którą śpiewaliśmy podczas nabożeństw celebrowanych przez księdza majora Franciszka Kupsza. Przy słowach Ojczyźnie wolność, racz powrócić Panie, łzy leciały wszystkim, starym i młodym. Tworząca się dywizja cierpiała na brak oficerów. Stalin wymordował większość polskich oficerów. Ci, którzy przeżyli, w większości wyszli z armią Andersa. Berling zdezerterował z armii Andersa, no ale takich jak Berling było niewielu. W związku z tym skierowano do tej armii bardzo wielu oficerów armii sowieckiej. Jak szacują historycy, 67% oficerów pochodziło z Armii Czerwonej. Niektórzy mieli polskie pochodzenie. 70% nie posiadało wyższego wykształcenia. W armii Berlinga przyjęły się też pewne zwyczaje typowe dla sowieckich jednostek wojskowych, takie jak sposób salutowania musztra czy skróty pododdziałów. Bardzo szybko do Sielc zaczęli przybywać pierwsi zesłańcy łagiernicy. W czerwcu było ich już 6 tysięcy, pod koniec lipca 16 tysięcy. Większość z nich nie zdążyła do armii Andersa, gdyż władze sowieckie sabotowały tak zwaną amnestię. Dla bardzo wielu była to jedyna szansa na wyrwanie siebie i swojej rodziny z nieludzkiej ziemi. To nie było tak, że ci ludzie wybierali. To było tak, że jedni zdążyli do Andersa, drudzy nie zdążyli. Bardzo często to był przypadek. Gdyby się przyjrzeć żołnierzom Andersa i Berlinga pod względem pochodzenia społecznego, religijności czy jakichś innych kryteriów, to by się okazało, że byli to bardzo podobni żołnierze. W dużej mierze kresowi chłopi. Zesłani przez Stalina. Ale ci, którzy trafili do armii Berlinga, zostali poddani systematycznemu praniu mózgu. Z pozoru armia Berlinga przypominała armię polską, ale oficerowie polityczni systematycznie pracowali nad tym, aby z żołnierzy Berlinga zrobić komunistycznych janczarów. W wielu wypadkach te działania były skuteczne. Kiedy zakończyła się II wojna światowa, ci, którzy przeżyli, byli bohaterami, byli przez nową władzę faworyzowani, mieli otwarty dostęp do zaszczytów, urzędów. To wszystko powodowało, że bardzo wielu żołnierzy Berlinga
związało się z nową władzą, współpracowało z tą władzą, było w stosunku do tej władzy lojalne. Niewielu żołnierzy Berlinga znajdziemy wśród żołnierzy wyklętych czy działaczy Solidarności w roku 1980. Żołnierze Andersa, ci, którzy wrócili do Polski po zakończeniu II wojny światowej, w większości zachowali nieprzejednaną antykomunistyczną postawę do końca swojego życia. Wielu z nich zaangażowało się w Polsce w działalność antykomunistyczną. Wielu z nich możemy chociażby znaleźć w ruchu Solidarności. Zbliżała się konferencja w Teheranie. Stalin chciał pokazać swoim przyszłym rozmówcom, że ma swoją polską armię, że ma swoich żołnierzy, którzy nie uznają rządu Stanisława Mikołajczyka. Dlatego skierowano nie w pełni przeszkolonych żołnierzy na front. Taka jest geneza bitwy pod Lenino. Historyk Jerzy Kochanowski określił tę bitwę jako krwawą i zupełnie bezsensowną z taktycznego punktu widzenia. Zadaniem polskich oddziałów było sforsowanie rzeczki Mierei, osiągnięcie wsi Połzuchy i Trygubowa, a następnie kontynuowanie natarcia w kierunku zachodnim. Nieostrzelane polskie oddziały wysłano do natarcia bez właściwego wsparcia artylerii i lotnictwa oraz dokładnego rozpoznania pozycji wroga. Niektórzy mówili potem, że Stalin specjalnie wysłał tych żołnierzy, żeby tam zginęli, żeby ponieśli duże straty. Wydaje się to przesadą. Sposób walki na froncie wschodnim na tym właśnie polegał, że tutaj się nie liczono ze stratami. Jeden z rosyjskich pisarzy, dysydentów, nazwał to strategią czterech warstw. Na trzy warstwy ludzkiego mięsa wpełza czwarta warstwa ludzkiego mięsa. Chodzi o to, że dowódcy sowieccy nie liczyli się ze stratami. Stalin miał powiedzieć kiedyś jednemu z nich: ludzi u nas mnogo, czyli nie mów mi o stratach, mów mi o osiągnięciach. Nieważne, ile zginie naszych żołnierzy, ważne, żebyśmy szli do przodu. Także ten specyficzny sposób prowadzenia działań wojennych na froncie wschodnim dotyczył nie tylko polskich jednostek, dotyczył też jednostek sowieckich. Także polskie oddziały wysłano do natarcia bez właściwego wsparcia artylerii i lotnictwa, bez dokładnego rozpoznania pozycji wroga. Berling wspominał: dnia 12 października o godzinie 6 rano wyszło natarcie rozpoznawcze. Pierwszym batalionem 1. pułku wsparte jednym dywizjonem artylerii. Oficerowie rozstawili się wzdłuż linii zajmowanej przez batalion i podali komendę naprzód. Żołnierze zdecydowanie i odważnie wyskoczyli z okopów. We wzorowym, rzec można, porządku, pierwsi polscy żołnierze pod osłoną mgły osiągnęli Mierejem. Z odległości 200 i mniej metrów otworzono morderczy ogień z broni maszynowej. Ryknęły także sześciolufowe moździerze, tak zwane krowy. Część atakujących żołnierzy zmuszona była zalec i okopać się na przedpolu, przed zaporami z drutu kolczastego obrony niemieckiej. Ale kilku plutonom udało się opanować pierwszą transzeję i zlikwidować załogi gniazd ogniowych. Był to pierwszy odniesiony pod Lenino sukces. Tę część bitwy, tak wspominał chorąży Franciszek Bąk, ani przez chwilę nie cichła walka na linii zasieków drutu kolczastego i pól minowych przed przednim skrajem obrony nieprzyjaciela. Odgłosy komend polskich i niemieckich mieszały się z wołaniem rannych o pomoc. Dzielna pierwsza kompania, pomyłka, powinno być trzecia, i część drugiej kompanii pierwszego batalionu trwały na swoich bardzo niedogodnych pozycjach, prawie na drutach i polach minowych, gdzie prowizorycznie się tylko kopały. Ta nierówna i zacięta walka toczyła się od 6 rano aż do chwili rozpoczęcia przygotowania artyleryjskiego, a więc ponad 3 godziny. To rozpoznanie walką opłacono stratami przekraczającymi 50% stanów osobowych obu kompanii. O 10.30 ruszyły do natarcia 1. i 2. pułk piechoty. Przez cały dzień toczono zacięte walki o wsie Trygubowa i Połzuchy. Pułkownik Kieniewicz wspominał: był taki moment na odcinku 1. pułku, że żołnierze nie wytrzymali i zaczęli się cofać. Podniosłem się więc, stanąłem wyprostowany i zawołałem, że Polacy nigdy przed Niemcami nie uciekali. Poszliśmy z powrotem do boju. Odparliśmy kontratak. Bitwę kontynuowano 13 października, odpierając kolejne niemieckie natarcie. Następnego dnia jednostka polska została zluzowana. W bitwie pod Lenino poległo 510 polskich żołnierzy, 652 zaginęło,
dostało się do niemieckiej niewoli lub zdezeterował. 1776 zostało rannych. Olbrzymie straty poniesione w bitwie, o której na próżno szukać jakichkolwiek informacji, w jakimkolwiek opracowaniu II wojny światowej. Bitwa Monte Cassino, tam ponieśliśmy duże straty, ale bitwa przeszła do historii. Znajdziemy ją w każdym podręczniku, w każdym opracowaniu II wojny światowej. O bitwie pod Lenina nie ma nigdzie wzmianki. Z wojskowego punktu widzenia było to wydarzenie o właściwie żadnym znaczeniu. Z polskiego punktu widzenia była to bardzo krwawa bitwa, stoczona przez naszych rodaków w czasie II wojny światowej. Jak już mówiłem, byli tacy, którzy zdezerterowali. Wiadomo na pewno o 20 kilku takich osobach, które zdezerterowały. Być może było ich więcej. Część jeńców i część dezerterów wykorzystywała później niemiecka propaganda. Jednym z nich był porucznik Adolf Wysocki, który dostał się do niemieckiej niewoli, a potem był wykorzystywany przez Niemców. Straszył zmierzającą się Armią Czerwoną, opowiadając między innymi o tym, co przeżył, przebywając w Związku Sowieckim. Po wojnie Adolf Wysocki zbiegł do Argentyny. Dzięki temu uniknął losu innego żołnierza tej dywizji, wykorzystywanego przez niemiecką propagandę, Franciszka Podkowem, który za przejście na stronę armii niemieckiej został skazany na karę śmierci za, cytat, przejście na stronę armii niemieckiej, za dobrowolną działalność propagandową na rzecz III Rzeszy skierowaną przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Na szczęście dla niego wyrok zamieniono mu na karę więzienia i odzyskał wolność w 1954 roku. Napływ ochotników był tak duży, że już w sierpniu 1933 roku zapadła decyzja, żeby tworzyć pierwszy Korpus Polski. W marcu 1934 roku korpus liczył 40 tysięcy żołnierzy. Obok byłych zesłańców i Sybiraków było sporo jeńców niemieckich, głównie Ślązaków, którzy wzięci do niewoli zgłaszali swoją gotowość służby w armii Berlinga, mając świadomość, że lepsze to od piekła sowieckich łagrów, gdzie trafiali wzięci do niewoli niemieccy jeńcy wojenni. Korpus składał się z 3 dywizji piechoty, brygady artylerii, brygady pancernej i pułku lotniczego. 16 marca decyzją Rady Najwyższej Związku Sowieckiego korpus został rozbudowany i przekształcony w 1 Armię Polską, która w maju weszła w skład 1 Frontu Białoruskiego. Dowódcą tej utworzonej przez Związek Sowiecki Polskiej Armii był w dalszym ciągu Zygmunt Berling. Pierwszą jednostką Armii Berlinga, która zmierzyła się z Niemcami, był pierwszy samodzielny dywizjon artylerii przeciwlotniczej, który 8 kwietnia na stacji kolejowej Darnica pod Kijowem stoczył nocną walkę z Luftwaffe. Niemieckie samoloty atakowały stację zapełnioną transportami wojskowymi. Spośród około 50 atakujących samolotów strącono 5. W dniach 18-21 lipca polscy artylerzyści z armii Berlinga w sile 21 dywizjonów wspierali wojska sowieckie podczas walk nad Turią i Bugiem. O dalszych walkach armii Berlinga z Niemcami i dalszych losach tych jednostek będę mówił na kolejnej lekcji historii. Jak mówiłem na poprzedniej lekcji historii, na początku 1933 roku działacze Polskiej Partii Robotniczej rozpoczęli rozmowy z przedstawicielami delegatury rządu na kraj na temat wejścia Polskiej Partii Robotniczej w struktury państwa podziemnego. Rozmowy zakończyły się niczym. Wiosną 1933 roku Stalin zerwał stosunki z rządem Sikorskiego i wtedy retoryka PPR-u się radykalnie zmieniła. Bezpardonowo prasa PPR-owska krytykowała rząd Sikorskiego, krytykowała państwo podziemne. Zachodziła więc potrzeba nowej deklaracji programowej i taka deklaracja pojawiła się w pierwszych dniach listopada 1933 roku. Była zatytułowana następująco. O co walczymy? Deklaracja programowa Polskiej Partii Robotniczej składała się z 3 dość różnych od siebie części. 2 pierwsze napisał Władysław Gomułka, a ostatnią Paweł Finder. W dokumencie komuniści odmawiali uznania legalności
zarówno rządu polskiego w Londynie, jak i władzom polskiego państwa podziemnego. W sprawie granic deklarowano, że nie można odmawiać narodom białoruskiemu i ukraińskiemu prawo do określenia swej przynależności państwowej zgodnie z ich wolą. Oznaczało to de facto zgodę na zmianę granic przeprowadzoną przez Stalina w 1939 roku. Komuniści obiecywali rekompensaty za utracone ziemie wschodnie na ziemiach należących przed wojną do Niemiec, na północy i zachodzie, chociaż nie było tutaj konkretnego wytyczenia przyszłej polskiej granicy północnej czy zachodniej. Obiecywano wybory do Zgromadzenia Narodowego, zapowiadano podniesienie poziomu rolnictwa, uprzemysłowienie kraju, rozwój komunikacji, bezpłatną opiekę medyczną, szerokie ustawodawstwo socjalne. Mówiono również o nacjonalizacji wielkiego przemysłu oraz ziemi kościelnej i obszarniczej. Druga część deklaracji była opisem ówczesnej politycznej rzeczywistości. Głównego przeciwnika i sprawcę wszystkich polskich nieszczęść widział Gomułka w przedwojennej klice rządzącej, której agentura miała przenikać wszystkie przejawy polskiego życia politycznego. Tu cytat. Ludzie sanacji, podobnie jak w emigracyjnym rządzie londyńskim, siedzą głęboko i w jego delegaturze krajowej. Oddanie Armii Krajowej przez delegaturę pod dowództwo sanacji jest miernikiem opanowania delegatury przez nią. Delegatura stała się ekspozycją sanacji. Jak się wczytamy w ten dokument, to widzimy wyraźnie, że głównym wrogiem PPR-u już nie byli Niemcy, jak to było w poprzednim dokumencie programowym z marca 1943 roku. A tym głównym wrogiem stali się faszyści reakcja. Co tak naprawdę oznaczało wszystkich, którzy nie byli gotowi podporządkować się komunistom. W końcowym fragmencie Gomułka pisał: demokracja głoszona przez Polską Partię Robotniczą różni się zasadniczo od demokracji głoszonej obłudnie przez polską reakcję. Która z tych dwóch demokracji zwycięży i zapanuje w odrodzonej Polsce, zadecyduje naród. Polska Partia Robotnicza nie ma nic do ukrycia przed narodem polskim. Trzecią część tego dokumentu napisał Paweł Finder, sekretarz partii. Był to swoisty esej, w którym wskazywano poprzedniczki ideowe Polskiej Partii Robotniczej. Nawiązywano do takich partii jak Socjaldemokracja Królestwa Polskiego Litwy, Proletariat, ale też mówiono o rzetelnej tradycji Komunistycznej Partii Polskiej. Odwoływano się też do tradycji przedwojennego Stronnictwa Ludowego. Deklaracja listopadowa miała niewielkie szanse na przekonanie do PPR-u Polaków, natomiast była zgodna z krytycznymi uwagami Dimitrowa, które skierował on do działaczy PPR-u po opublikowaniu deklaracji marcowej. W tym okresie nie ma już Kominternu. W 1933 roku Stalin wykonał taki gest w stosunku do swoich zachodnich sojuszników, że rozwiązał komunistyczną międzynarodówkę. Oznaczało to w praktyce, że działacze Polskiej Partii Robotniczej otrzymali trochę więcej swobody. Mówię trochę więcej swobody, bo w dalszym ciągu byli sterowani ze Związku Sowieckiego. I teraz Gomułka wysuwa pomysł, aby stworzyć własny organ władz, aby stworzyć alternatywę dla organów władzy powołanych przez państwo podziemne. Aby stworzyć Krajową Radę Narodową, pomysł początkowo nie podoba się Pawłowi Finderowi, który jednak ostatecznie milcząco jak gdyby wyraża na niego zgodę. Pomysł nie był konsultowany, uzgadniany z Moskwą. 7 listopada 1943 roku Paweł Finder i Małgorzata Fornalska zostali aresztowani przez Gestapo. Niemcy zlikwidowali również radiostację, którą obsługiwała Maria Rutkiewicz. Przez to na kilka miesięcy ustała łączność między polskimi komunistami a ich nadzorcami w Moskwie. Fornalska i Finder trafili do więzienia na Pawiaku. Tu byli torturowani. 26 lipca 1944 roku zostali rozstrzelani w ruinach warszawskiego getta. Aresztowanie Findera postawiło przed polskimi komunistami problem, kto ma przejąć władzę nad Polską Partią Robotniczą. Z tej grupy inicjatywnej namaszczonej przez Moskwę, która założyła partię, nie było już nikogo.
Trzeba było więc wybrać działacza spoza tej grupy, a ponieważ ustała łączność, nie było możliwości skonsultowania tej decyzji. 23 listopada odbyło się zebranie, w którym uczestniczyło 5 osób. Władysław Gomułka, Bolesław Bierut, Franciszek Jóźwiak, Ignacy Loga oraz Hilary Hełchowski. Najpierw Jóźwiak na sekretarza zaproponował Bieruta. Bierut uzyskał 1 głos. Potem Bierut zgłosił Jóźwiak. Jóźwiak uzyskał 1 głos na tak. Bierut. W trzecim głosowaniu głosowano kandydaturę Gomułki i Gomułka uzyskał 4 głosy, czyli wszystkich uczestników spotkania Gomułka na siebie nie zagłosował. W ten sposób, właściwie jednomyślnie, Gomułka został wybrany nowym sekretarzem partii. Do sekretariatu Komitetu Centralnego obok Gomułki wszedł szef sztabu Gwardii Ludowej Jóźwiak oraz Bierut. Gomułka jako szef partii realizuje swoją koncepcję utworzenia Krajowej Rady Narodowej i w nocy 31 grudnia na 1 stycznia powstała Krajowa Rada Narodowa. Teoretycznie tworzyły ją wiele organizacji, ale jak się przyjrzeć, to tak naprawdę były to albo organizacje fikcyjne, albo planowane przez komunistów. Komunistom udało się pozyskać do współpracy grupkę działaczy z Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, wykluczonych zresztą z tej partii, tutaj taką postacią, która odegra potem dużą rolę w historii Polski, będzie Edward Osóbka-Morawski. I była niewielka grupa działaczy Ruchu Ludowego, którzy później stworzą malutką partyjkę o nazwie Stronnictwo Ludowe Wola Ludu. Na czele KRN-u stanął Bolesław Bierut. KRN uzurpował sobie prawo do reprezentowania wszystkich Polaków. Zapowiadał utworzenie rządu po zakończeniu niemieckiej okupacji i zapowiadał budowę struktur lokalnych. Miały powstawać wojewódzkie rady narodowe, powiatowe rady narodowe i gminne rady narodowe. Jak nie trudno się domyślić, KRN deklarował rezygnację z Kresów Wschodnich. Zawarto to w takiej formule, cytuję, rozwiązanie problemów granicznych ze Związkiem Sowieckim na podstawie przyjaznego porozumienia z poszanowaniem prawa narodów do samookreślenia. I deklarował przyłączenie do Polski ziem zachodnich i północnych, cytuję, przywrócenie Polsce ziem polskich na zachodzie i północy przemocą zgermanizowanych. Jednym z pierwszych działań Krajowej Rady Narodowej był dekret o powołaniu nowej organizacji zbrojnej Armii Ludowej. Było to oczywiście nawiązanie do Armii Krajowej. Miało to sprawiać wrażenie, że mamy dwie armie. Armię Krajową i Armię Ludową. Tą Armię Ludową miała tworzyć Gwardia Ludowa, która weszła w jej skład. Na czele Armii Ludowej stanął generał Michał Rzymierski, człowiek o bardzo skomplikowanej biografii. Żołnierz Legionów, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W przedwojennej armii pełnił wiele ważnych, istotnych stanowisk. W 1927 roku został aresztowany i następnie skazany za malwersacje finansowe. Po zdegradowaniu i usunięciu z korpusu oficerów Wojska Polskiego został uwięziony. W 1931 roku wyszedł na wolność. Nawiązał wówczas współpracę z wywiadem sowieckim, przekazując mu wiele istotnych informacji. W 1937 roku współpraca Rzymierskiego z sowieckim wywiadem ustała. Sowiecki wywiad zrezygnował z jego usług. Ta współpraca Rzymierskiego z sowieckim wywiadem została ponownie nawiązana w 1942 roku. Rzymierski próbował wejść w struktury Polskiego Państwa Podziemnego, ale to mu się nie udało. I to właśnie on miał stanąć na czele Armii Ludowej. Utworzenie Krajowej Rady Narodowej spotkało się z bardzo ostrym potępieniem ze strony polskiego podziemia niepodległościowego. I tak na przykład Wiadomości Polskie pisały, cytuję. Długi ten elaborat. Chodzi o manifest demokratycznych organizacji społeczno-politycznych i wojskowych. Dokument przyjęty przez Krajową Radę Narodową. Zbierający w całość wszystkie kłamstwa, wykręty i sofizmaty komunistyczne na temat aktualnych zagadnień politycznych. Przepojony jest chęcią dyskredytowania rządu polskiego w Londynie, tej kliki emigracyjnej, jak mówią zgodnie, szmatławcy hitlerowskiej i sowieckiej. Znamy te głosy, potwarzające własny naród i ubóstwiające wrogą potęgę. Mają one w Polsce ustaloną opinię i nazwę – Targowica.
komuniści starają się poszerzyć swoją bazę społeczną, zabiegają o przyłączenie się do nich Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. To się nie udaje. Współpracuje z nimi grupa skupiona wokół Osóbki Morawskiego, wydalona z tej partii. Zabiegają również komuniści o pozyskanie działaczy Ruchu Ludowego. Tutaj efekty też są niewielkie. Tak jak mówię, niewielka grupa ludowców nawiązała z komunistami współpracę. Jak już mówiłem, utworzenie Krajowej Rady Narodowej nie było uzgodnione z Moskwą. Moskwa wówczas miała zupełnie inny scenariusz rozwiązania sprawy Polski. I decyzja Gomułki o utworzeniu Krajowej Rady Narodowej wywołała zdziwienie i wręcz oburzenie moskiewskiej centrali. Tak o tym pisze Piotr Gontarczyk. Rezygnacja z taktyki jednolitego frontu i powołanie Krajowej Rady Narodowej w celu niedopuszczenia do władzy reakcjonistów i utworzenia władzy socjalistycznej było rażąco niezgodne z obowiązującymi Ośrodek Warszawski wytycznymi. Co więcej, enuncjacje na temat socjalistycznej władzy demaskowały ukrywane na razie cele polityki Związku Sowieckiego. Nic więc dziwnego, że całą sprawę potraktowano w Moskwie jako sekciarstwo i niedopuszczalną niesubordynację. Nieufność do działań PPR-u z pewnością pogłębiał fakt, iż początkowo centrala nie orientowała się, kto w ogóle kieruje partią. Co prawda Komitet Centralny PPR miał w początkach 1934 roku dwie radiostacje i dwóch radiotelegrafistów, ale na skutek wielu problemów technicznych bezpośrednią łączność z Moskwą udało się nawiązać dopiero po kilku miesiącach. Centrala w Moskwie nie wie, co się dzieje. Są nawet obawy, że po aresztowaniu Pawła Findera Polska Partia Robotnicza została całkowicie rozbita albo przejęta przez Niemców w sensie agenturalnym. Misję rozpoznania, co dzieje się z Polską Partią Robotniczą, co dzieje się w Polsce, moskiewska centrala zleciła Leonowi Kasmanowi, który latem 1933 roku został przerzucony przez front i przebywał w obozie jednej z sowieckich grup partyzanckich. Kasman ze swoją grupą przekroczył Bug i nawiązał kontakt ze strukturami Polskiej Partii Robotniczej Armii Ludowej. I on właśnie przekazał centrali w Moskwie wiadomość o tym, że Polska Partia Robotnicza działa, że powołano Krajową Radę Narodową. Komuniści krajowi nie zdają sobie sprawy z umocowania Kasmana i dochodzi do ostrego konfliktu między Kasmanem a dowodzącym na Lubelszczyźnie Moczarem. Moczar nie rozumiał, dlaczego świetnie uzbrojeni, każdy miał pistolet maszynowy, ludzie Kasmana unikają walki zbrojnej. Dlaczego Kasman wywyższa się i nie chce mu się podporządkować? Początkowo władze w Warszawie stanęły w tym konflikcie po stronie Moczara. W marcu 1934 roku Gomułka kazał Kasmanowi podporządkować się miejscowym strukturom Polskiej Partii Robotniczej. Kasman nie chciał się podporządkować Moczarowi. W pewnym momencie obie strony konfliktu myślą o fizycznym wyeliminowaniu swojego konkurenta. 19 kwietnia Kasman zadepeszował do Moskwy, że Moczar jest prowokatorem, co tak naprawdę było donosem, aby centrala zajęła się likwidacją Moczara. Człowiekiem, który ten konflikt rozwiązał, był Ignacy Loga-Sowiński, przerzucony na Lubelszczyznę, który zorientował się w specjalnym statusie Kasmana, przekazał to towarzyszom w Warszawie, co sparaliżowało kompletnie przywódców Polskiej Partii Robotniczej. Przerażony Gomułka, który wcześniej wysyłał Kasmanowi pogróżki, teraz zaproponował mu dokoptowanie do Komitetu Centralnego. Moczara odwołano z funkcji dowódcy obwodu Armii Ludowej i skierowano na Kielecczyznę. Jego stanowisko objął Korczyński. W marcu 1934 roku Krajowa Rada Narodowa ogłosiła apel do narodu polskiego w związku ze zbliżaniem się wyzwolenia Polski spod okupacji niemieckiej. To był ten moment, kiedy wojska Armii Sowieckiej przekroczyły przedwojenną granicę Polski. Krajowa Rada Narodowa zapowiadała powitanie wojsk sowieckich i polskich jako wyzwoleńczych, piętnując przy okazji, cytat, wyrzucę z czci wstecznictwo i zbankrutowany rząd emigracyjny. Wzywano do wstępowania do Armii Ludowej oraz tworzenia lokalnych rad narodowych podległych Krajowej Radzie Narodowej.
Delegacja Krajowej Rady Narodowej z Edwardem Osóbką-Morawskim, Marianem Spychalskim przedostała się do Moskwy, aby tam nawiązać bezpośredni kontakt z przebywającymi tam polskimi komunistami. 22 maja delegację na Kremlu przyjął Stalin. Stalin uznał KRN za przedstawicielstwo narodu polskiego i wyraził gotowość nawiązania oficjalnych stosunków z organem wykonawczym. Mówiłem przed chwilą, że początkowo wiadomość o utworzeniu Krajowej Rady Narodowej wywołała w Moskwie niezadowolenie. Teraz Stalin przyjmuje przedstawicieli Krajowej Rady Narodowej. Mówi o swoim zaufaniu, chęci współpracy. Co się zmieniło? Otóż najprawdopodobniej Stalin zmienił koncepcję rozegrania sprawy Polski. Fiasko rozmów z Mikołajczykiem, wkroczenie na ziemię polskie. Wszystko to spowodowało, że Stalin doszedł do wniosku, że musi stworzyć na ziemiach Polski jakiś własny ośrodek państwowy, rządowy, który będzie przeciwwagą dla rządu w Londynie. I dla tych planów Krajowa Rada Narodowa była oczywiście atrakcyjnym partnerem. Kolejnym krokiem w tej polityce Stalina będzie utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ale o tym na kolejnej lekcji historii. Ile liczyła Gwardia Ludowa pod koniec 1933 roku? Tego tak naprawdę nie wie nikt. Prawdopodobnie było to kilka tysięcy. Piotr Matusak szacuje tą liczbę na 11 tysięcy. Jest to jednak liczba z pewnością zawyżona. W zbiorze dokumentów tajne oblicze Gwardii Ludowej, Armii Ludowej i PPR, dokumenty historycy Marek Jan Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk i Leszek Żebrowski szacowali Gwardię Ludową na 5 tysięcy żołnierzy. Najprawdopodobniej to są te skrajne liczby. Gwardzistów było pewnie od 5 do maksymalnie 11 tysięcy. Z tym, że oczywiście to co jest liczba członków tej organizacji w konkretnym momencie historycznym. Nie ulega wątpliwości, że wielu gwardzistów już wówczas nie żyło. Zostało uwięzionych przez Niemców. W sumie więc przez Gwardię Ludową przewinęło się z pewnością co najmniej 10, a może nawet kilkanaście tysięcy Polaków. Przeciętny żołnierz Gwardii Ludowej miał 30 lat. Większość gwardzistów stanowili chłopi, 41%, 29% stanowili robotnicy. Tylko 37% partyzantów miało za sobą przeszkolenie wojskowe w przedwojennym Wojsku Polskim. 20% walczyło w wojnie obronnej 1939 roku. 10% gwardzistów wcześniej należało do struktur Związku Walki Zbrojnej lub Armii Krajowej. Oddziały partyzanckie Gwardii Ludowej walczyły z Niemcami, ale o wiele częściej rabowały okolicznych mieszkańców. 3 różne świadectwa mówiące o tym samym, skrywanym przez lata obliczu działalności partyzantów Gwardii Ludowej. Pierwsze źródło to raport dowódcy okręgu Lewa Podmiejska, Ignacego Rosenfarba, który pisał w sierpniu 1933 roku o podległej mu Gwardii Ludowej. Działalność oddziału imienia Kazimierza Pułaskiego, Grójeckie, w październiku 1933 roku odbywa się na odcinku rekwizycji wśród obszarników i kułaków. Poza akcją rekwizycyjną, zmieniającą się w większości wypadków pijatyki finansowane z rekwizycji i kontyngentówki, istnieje akcja niszczenia mleczarni. Akcje antyobszarnicza i antykułakowa odbywają się tylko w nocy. Na czele tego oddziału, o którym mówimy, stał Stanisław Gać, pseudonim Kuba. Mamy również relację osoby, która pisze, jak ta właśnie działalność rekwizycyjna wyglądała w praktyce. Cytuję. Wpada gromada pół cywili, pół żołnierzy. Dowódca z pistoletem w dłoni, kilku z karabinami. Przedstawiają się oddział Gwardii Ludowej kapitana Kuby. Dowódca przemawia. Wy kapitaliści, obszarnicy, pachołki Sikorskiego, dawać pieniądze na naszą walkę z wrogiem. Zaczął się rabunek. Paniom każą zdjąć pierścionki. Wszystkim oddać pieniądze. Gospodarzom wymierzają kontrybucje. Ubierają się w płaszcze zdjęte w przedpokoju. Rozbiegają się po domu. Co ukradli, okazało się później. Znaleźli świąteczne jedzenie, rozdrapali rękami, kilku wraca umorusanych sernikiem. Był to pierwszy napad, bardzo łagodny. Rozpoczął serię. Co 2-3 tygodnie nawiedzała dwór banda Kuby. Pijani rabowali co popadło. Jednego z młodych gospodarzy, który im odmówił pieniędzy, wyprowadzili na dwór pod ścianem. Wybiegła matka,
zastawiła syna, bandyta nie strzelił. Obiecali, na drugi raz ci nie ujdzie. Przy którejś z następnych napadów mieli z sobą Rosjanina. Pijani jak wszyscy wygłaszał polityczne przemówienie. Przebieg napadu był coraz ostrzejszy. Dyskutowano nad samoobroną. Gospodarze mieli ukrytą broń, cały arsenał, ale głos pań przeważał. Bandyci nas spalą w odwecie. Ponadto nie można się dekonspirować wobec Niemców. Kuba nachodził inne majątki w Sochaczewskim. Napady przebiegały podobnie. Jeszcze jeden dokument, tym razem wytworzony przez Armię Krajową, dotyczy powiatu radzymińskiego. Do najważniejszych wyczynów tych oddziałów zaliczyć należy. Pierwsze. Zastrzelenie w jesieni 1933 roku. Matki z córką i postrzelenie syna gospodarza Gajcego pod wsią Podstoliska, gmina Tłuszcz, oraz spalenie części jego zabudowań gospodarczych. Po drugie, zamordowanie dnia 24 grudnia 1933 roku bogatego gospodarza we wsi Przykory, gmina Dąbrówka, tyczyńskiego Franciszka. Zastrzelenie w początkach lutego 1934 roku gospodarza ze wsi Adelin, gmina Zabrudzie, Feliksa Laskowskiego i jego nieletniego syna. Wystrzelanie jego żywego inwentarza i spalenie całego gospodarstwa. Charakterystycznym przejawem sadyzmu i mściwości w tym wypadku było niedopuszczenie ogniem broni maszynowej Straży Pożarnej, która przybyła dla gaszenia ognia. Pomordowani byli wzorowymi obywatelami kraju. Poza tym dziełem tych opryszków było kilkadziesiąt, a może i więcej, gdyż terroryzowana ludność ukrywa i milczy. Napadów czysto bandycko-rabunkowych. Podczas takich napadów dochodzi niekiedy do gwałtu kobiet i dziewcząt. Prawdziwych wyczynów, poza nielicznymi wypadkami niszczenia instytucji i urządzeń służących okupantowi, urzędy pracy, urzędy gminne, mleczarnie i tym podobne, o charakterze dywersyjnym i sabotażowym, do których tak szumnie nawołuje, o których tak głośno rozpisuje się prasa i propaganda tych agentur, dopatrzeć się trudno. Żołnierze Gwardii Ludowej mordowali, rabowali, gwałcili. Ale również dokonywali akcji wymierzonych w niemieckiego okupanta. Na przykład uwalniali więźniów. I tak na przykład 7 maja 1933 roku oddział Gwardii Ludowej opanował areszt w Zwoleniu i uwolnił 30 więźniów. 27 sierpnia 1933 roku oddział Gwardii Ludowej rozbił obóz pracy przymusowej w Jasicach i uwolnił od 400 do 550 więźniów. Oddziały Gwardii Ludowej rozbijały też areszty gminne, między innymi w Bukowej Górze, Ostrowcu, Ciepielowie, Bodziechowie, Dwikozach. Partyzanci Gwardii Ludowej walczyli również z niemieckimi obławami. Takie bitwy partyzanckie z wojskami niemieckimi stoczono między innymi koło Zalezianki 15 maja pod Józefowem, tu razem z Armią Krajową i Batalionami Chłopskimi 1 czerwca, czy pod Kochanami 22 października. Gwardia Ludowa tworzyła oddziały partyzanckie, o których już mówiłem, ale gwardziści dokonywali też aktów dywersyjnych w Warszawie. I tak, 23 kwietnia 1933 roku gwardziści obrzucili granatami na ulicy Freta auta z żandarmerią. 11 lipca dokonano drugiego zamachu na Café Club. 15 lipca przeprowadzono atak na kolumnę SA w Alejach Ujazdowskich. Zabito lub raniono około 30 Niemców. Gwardziści wychodzili często zwycięsko z niemieckich obław, ale zdarzało się również, że w wyniku tych obław tracili życie. I tak na przykład 23 listopada 1933 roku koło Gajówki Małachów w lesie pod Śmielowem hitlerowska ekspedycja otoczyła 19 gwardzistów na czele z dowódcą okręgu Gwardii Ludowej Radom Janem Nalaskim. W całodziennej bitwie zginęło 17 gwardzistów. Dwóch ciężko rannych dostało się do niewoli. Straty niemieckie szacowane są na 30 zabitych i 70 rannych. Roczysty trzeci to rok, kiedy plagą polskiej prowincji stają się napady bandyckie. Powstaje wiele kryminalnych grup zajmujących się rabunkiem. Rabunkiem zajmują się również oddziały Gwardii Ludowej. Zjawisko jest na tyle dotkliwe, że Armia Krajowa podjęła decyzję o zwalczaniu band kryminalnych, ale również zwalczaniu oddziałów Gwardii Ludowej zajmujących się rabunkiem.
W instrukcji wydanej we wrześniu 1933 roku przez dowódcę Armii Krajowej, generała Tadeusza Komorowskiego, możemy przeczytać. Bezpieczeństwo i porządek publiczny nie istnieją we wszystkich obwodach zupełnie lub istnieją w stopniu niewystarczającym. Ludność miejscowa narażona jest na kradzież mienia, szykany, gwałty i niejednokrotnie na utratę życia ze strony band różnego pochodzenia. Okupant nie przeciwdziała zasadniczo temu stanowi faktycznemu. Z reguły stosuje represje na niewinnej, nękanej przez bandy ludności. Siły zbrojne w kraju muszą podjąć kroki celem podniesienia stanu bezpieczeństwa publicznego w kraju. Tak więc to, co niektórzy nazywają partyzancką wojną domową, było powodowane przede wszystkim chęcią obrony ludności cywilnej doznającej szkód na skutek rabunku, a wiele z tych akcji rabunkowych było przeprowadzanych przez oddziały Gwardii Ludowej. Bezwzględną walkę z partyzantką Gwardii Ludowej podjęły Narodowe Siły Zbrojne. Jedną z pierwszych takich akcji podjętych przez Narodowe Siły Zbrojne była akcja likwidacji grupy Lwy Gwardii Ludowej. 22 lipca 1933 roku członkowie Narodowych Sił Zbrojnych otrzymali informację, że członkowie grupy Gwardii Ludowej zapowiedzieli wizytę w Gajówce, żądając przygotowania pokarmu. Oddział burzy udał się do Gajówki. Tu schwytano dwóch gwardzistów. Zażądano od chwyconych, aby zaprowadzili do dowódcy oddziału. Tak się też stało. Grupa liczyła około 8-9 członków. Po krótkiej rozmowie żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych otworzyli ogień do zaskoczonych gwardzistów. Tylko dwóm udało się zbiec. Po akcji likwidacyjnej żołnierze NZZ-u byli owacyjnie witani przez okolicznych mieszkańców, uwolnionych od nocnych najść do kuczliwej bandy Lwa. Akcje likwidacyjne grup Gwardii Ludowej przeprowadzały też struktury Armii Krajowej, chociaż najbardziej zaangażowane w tego typu akcje były Narodowe Siły Zbrojne. Taki los spotkał oddział Białego Tatka, działający na terenie okręgu Częstochowa. Dowodził tą grupą Tadeusz Grochal. W październiku 1933 roku został wytropiony w rejonie miejscowości Karczowice przez grupę Armii Krajowej podporucznika Przemysława Szyca. W ataku AK-owców na komunistów zginęło 13 gwardzistów i kilku polskich konspiratorów. Grupa Grochala przestała praktycznie istnieć. To wystąpienie przeciwko gwardzistom ze strony podziemia niepodległościowego spowodowało oczywiście odwet ze strony oddziałów Gwardii Ludowej, które przystąpiły do walki z reakcją. Władze lubelskiego obwodu Polskiej Partii Robotniczej pisały: chłop, robotnik i inteligent pracujący muszą wreszcie zdobyć tym razem dla siebie władzę. Chłopi i robotnicy, nie damy się zastraszyć polskim psom, którzy już dziś wydali nam bratobójczą wojnę. Na gałąź z mordercami ludu, burżuazją i panami. Delegat Rady Głównej Opiekuńczej Kraśnickiego pisał: oddziały komunistyczne, posługując się listami, wybierają niektóre osoby i zabijają. Tak zamordowano ostatnio przodownika zielarskiego Juliana Hadaja, działacza Rady Głównej Opiekuńczej, liczącego lat 30. Podobnie zabito dwóch nauczycieli z okolic Modliborzyc. W nocy z 10 na 11 listopada grupa Gwardii Ludowej Feliksa Kozyry porwała z domu i zamordowała podporucznika Antoniego Grzybowskiego z Armii Krajowej. W grudniu 1933 roku w podobnych okolicznościach z rąk grupy Kozyry zginął członek Armii Krajowej, dr Walerian Merchel. W tym samym czasie niezidentyfikowana grupa PPR-u zamordowała podczas jednego z napadów rabunkowych rodzinę młynarza z Wilczopolu. Tak jak już mówiłem, jedną z pierwszych decyzji Krajowej Rady Narodowej było przekształcenie Gwardii Ludowej w Armię Ludową. Rok 1934 to okres intensyfikacji działań bojowych Armii Ludowej. Przede wszystkim na Lubelszczyźnie, ale również w Kieleckim. Atakowano pociągi i infrastrukturę kolejową, mniejsze posterunki niemieckie, placówki administracyjne i gospodarcze. Niszczono urzędy gminne, gorzelnie, mleczarnie. Oddziały Armii Ludowej walkę z Niemcami łączyły z walką z polską reakcją i akcjami rabunkowymi. Ksiądz
Kibiński z parafii Grabówka zaapelował publicznie do członków komunistycznych oddziałów, by zawrócili ze złej drogi, i obiecał, że każdy, kto będzie chciał walczyć w prawdziwej partyzantce, zostanie przez niego skierowany do niepodległościowego podziemia. Apel księdza potraktowano jako próbę rozbicia szeregów ludowej partyzantki. U księdza pojawiło się kilku alowców. Ksiądz dostał polecenie spakowania swych rzeczy, udania się z przybyszami. W lesie nieopodal Grabówki został zastrzelony. Jednym z największych przedsięwzięć militarnych dokonanym przez oddziały Armii Ludowej było zdobycie Iłży. 15 maja oddziały Armii Ludowej i grupa sowieckich partyzantów pojawiły się w miasteczku. Co ciekawe, partyzanci nie zaatakowali Niemców, którzy zamknęli się w obiektach, tylko zajęli się plądrowaniem sklepów i mieszkań. W jednej z relacji czytamy. W mieście rozbito wszystkie niemieckie sklepy. Sklepy z obuwiem, apteki, sklep z tekstyliami i tym podobne. Zdobycz załadowano na kilkadziesiąt wozów i przewieziono ją w lasy za Ostrowiec. Wozy i konie zabrano uprzednio z majątków. Największą bitwą stoczoną przez lewicowych partyzantów, jedną z największych bitew stoczonych przez partyzantów na ziemiach polskich, była bitwa w Lasach Janowskich. Oto w obliczu zbliżania się frontu Niemcy postanowili oczyścić Lasy Janowskie z partyzantów. Operację antypartyzancką rozpoczęto 9 czerwca 1934 roku. Jak szacują historycy, w lasach otaczanych przez Niemców znalazło się ponad 3300 partyzantów. W większości byli to partyzanci Armii Ludowej, ale byli też partyzanci radzieccy. Były też niewielkie oddziały Armii Krajowej. Partyzanci połączyli swoje siły. Dowódcą został pułkownik Mikołaj Prokopiuk, wojskowy sowiecki pułkownik, funkcjonariusz NKWD, i on wydał niemieckiej obławie bitwę na Porytowym Wzgórzu 14 czerwca. Tu stawiono Niemcom opór do zapadnięcia nocy, a później przebijano się z okrążenia. Większość oddziałów partyzanckich zdołała przebić się do Puszczy Solskiej. Straty po stronie polskich i sowieckich partyzantów przekroczyły 200 poległych i rannych. Zginął m.in. Kazimierz Wyrwa, sekretarz Lubelskiego Komitetu Wodowego PPR. Bitwa może być uznana za polskie zwycięstwo, bowiem partyzanci wyrwali się z niewielkiego okrążenia. Później Niemcy będą kontynuować operację antypartyzancką w Puszczy Solskiej, ale o tym mówiłem na jednej z poprzednich lekcji historii. 4 stycznia 1933 roku Wanda Wasilewska i Alfred Lampe wystąpili w liście do Mołotowa z propozycją tworzenia w Związku Sowieckim, cytat, Centralnego Ośrodka do Spraw Polskich, który będzie skupiał istniejące kadry, przyciągał i wychowywał nowe. Kierował praktycznie pracą w masie Polski. Inicjatywa Wandy Wasilewskiej była oczywiście uzgodniona z władzami sowieckimi. Wiosną 1933 roku dochodzi do zerwania stosunków dyplomatycznych między Stalinem a rządem Sikorskiego. I powstaje Związek Patriotów Polskich. Organem tej organizacji jest wydawano 1933 roku pismo Wolna Polska. 9-10 czerwca w Moskwie odbył się zjazd Związku Patriotów Polskich, na którym uchwalono statut, deklarację programową i wybrano władzę. Przewodniczącą zarządu głównego została Wanda Wasilewska. Do prezydium weszli m.in. Zygmunt Berling, Stefan Jędrychowski, a później dołączono do tego grona Andrzeja Witosa, brata Wincentego. Związek Patriotów Polskich odmawiał rządowi Sikorskiego prawa do reprezentowania narodu polskiego. Głosił zgodnie z interesem Związku Sowieckiego postulat powrotu do granic piastowskich, a także domagał się zasadniczych reform ustrojowych w powojennym państwie polskim. I znowu, tak naprawdę Związek Patriotów Polskich był organizacją komunistyczną, opanowaną przez komunistów, ale nie ma tego w nazwie. Po to, aby pozyskać do współpracy jak najwięcej Polaków. Dla bardzo wielu Polaków w Związku Sowieckim to była jedyna instytucja mogąca im pomóc w sprawach bytowych czy związanych z opieką nad młodzieżą, dziećmi, starcami. Dla tych ludzi zesłanych, sponiewieranych Związek Patriotów Polski
był często jedyną szansą na poprawę ich losu. W 1943 roku doszło do konfliktu między Wandą Wasilewską i komunistami skupionymi wokół niej, a Berlingiem. Jak pisze historyk Czesław Brzoza, Berling wyobrażał sobie, że może odegrać rolę podobną jak niegdyś Piłsudski, a jego propagandziści w pismach dywizji tytułowali go nawet naczelnym wodzem. Związane z nim środowisko opracowało dla powojennej Polski program polityczny, w którym armia miała odgrywać istotną rolę. Plany te zostały przez stronę sowiecką odrzucone, a współautora tych koncepcji, Włodzimierza Sokorskiego, usunięto z wojska. Tak więc ta próba Berlinga odegrania samodzielnej roli skończyła się niczym. Jak już mówiłem, komuniści w Moskwie nie wiedzieli o tym, że Gomułka planuje utworzenie Krajowej Rady Narodowej i podjęli własną inicjatywę. W grudniu 1943 roku zamierzano utworzyć Polski Komitet Narodowy. W skład komisji organizacyjnej, którą kierowała Wanda Wasilewska, weszli Andrzej Witos i Jakub Berman. Komitet nie powstał, gdy okazało się, że w kraju powstała Krajowa Rada Narodowa. Natomiast w połowie stycznia 1934 roku powstało w Moskwie Centralne Biuro Komunistów Polski, powiązane z WKPB. W jego skład weszli m.in. Wanda Wasilewska, Karol Świerczewski, Jakub Berman. Przewodniczący został Aleksander Zawadzki, a sekretarzem Stanisław Radkiewicz. Centralne Biuro Komunistów Polskich stało się takim organem władzy na terenie Związku Sowieckiego. Podporządkowało sobie zarówno Związek Patriotów Polskich, jak i Armię Polską. Sam Zawadzki został zastępcą Berlinga do spraw politycznych. 5 maja Zawadzki stanął na czele utworzonego w rejonie Równego Polskiego Sztabu Partyzanckiego, zajmującego się przerzucaniem kadr i sprzętu dla partyzantki komunistycznej w Polsce. Od maja do lipca przerzucono 363 osoby w 20 grupach. Jak ocenia historyk Czesław Brzoza, cytuję: powołanie Centralnego Biura Komunistów Polski spowodowało zmierzch polityczny Wandy Wasilewskiej. Udzielono jej urlop, a od lutego 1934 roku przestała zajmować się sprawami polskimi. W lipcu do Centralnego Biura Komunistów Polskich dokoptowano Hilarego Mińca i Mariana Spychalskiego. Tak więc w ruchu komunistycznym powstaje pewna dwuwładza. Powstaje jeden ośrodek w kraju z Gomułką, drugi ośrodek na terenie Związku Sowieckiego z Aleksandrem Zawadzkim. Ta historia będzie miała swoją kontynuację wiele lat później, kiedy to w kraju dojdzie do sporu między krajowcami, a tak zwanymi stalinowcami. W efekcie tego konfliktu stalinowcy, czyli w większości to właśnie działacze Centralnego Biura Komunistów Polskich, aresztują i wsadzą do więzień przywódców krajowców na czele z Władysławem Gomułką. Ale to już zupełnie inna historia. O tym, co wydarzyło się później, o powstaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, o tym, czym była Polska Lubelska, na kolejnej lekcji historii.